Servus! Witaj w 17 odcinku serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Dziś zapraszam na kapuśniak z kiszonej kapusty. Zaczynamy! Składniki: kiszona kapusta, boczek, ziemniaki, cebula, czosnek, liść laurowy, ziarna pieprzu oraz sól. Przygotowanie kapuśniaku zaczynam od boczku, który kroję w kostkę, podobnie cebulę. Boczek przesmażam przez 10 minut. W tym czasie wstawiam ukrojone w kostkę ziemniaki i gotuję je w osolonej wodzie przez 10 minut. Do boczku dodaję cebulę i przesmażam ją na złoty kolor. Na koniec smażenia dodaję liście laurowe i ziarna pieprzu, a także zmiażdżone ząbki czosnku. Chwilę przesmażam i dodaję odciśniętą kiszoną kapustę. Jeśli potrzeba, to tukam ją wcześniej. Przesmażam ją przez 5 minut, po czym przekładam ją do podgotowanych ziemniaków. Kapuśniak mieszam i gotuję na wolnym ogniu przez 15 minut. Lubię, gdy kapusta jest lekko twarda. Jeśli chcesz, to możesz podgotować swój kapuśniak trochę dłużej. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia następnych odcinków serii Tradycyjna Polska Kuchnia. Zachęcam także do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam. Krychu gotuję.